Trwają przygotowania do 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 11 stycznia. Na specjalnie zwołanej konferencji prezydent Biedroń wraz z Anną Maćkowiak zaprezentowali orkiestrowe atrakcje. Swoje 3 grosze dorzuca też gmina Słupsk, zapraszając do Redzikowskiego Aquaparku. Na zakończenie prezentujemy relacje z otwarcia 2 wystaw zorganizowanych przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej. A co dziś w kalendarzu? 8 stycznia imieniny obchodzą Albert, Apolinary, Erhard, Heladia, Heladiusz, Laurencjusz, Laurenty, Maksym, Mroczysław, Mścisław, Seweryn, Teofil i Wawrzyniec. Dziś obchodzimy również Dzień Elvisa Presleya. Król rock'n'rolla urodził się 80 lat temu w Tupelo, by w wieku 13 lat przenieść się z rodzicami do Memphis. Karierę muzyczną rozpoczął w roku 1954, a już 2 lata później wylansował przebój Love Me Tender, stając się dla wielu Amerykanów artystą ponadczasowym i nieśmiertelnym. Zmarł w sierpniu 1977 roku, choć wielu ludzi jest innego zdania i twierdzi, że Elvis żyje i ma się całkiem dobrze. Jak na dziarskiego 80-latka przystało. A jak zapamiętano go w Słupsku? No, dzisiaj mija 80 lat od urodzin Elvisa Presleya, tak? Czy tutaj ma Pani jakieś wspomnienia związane z tym, no jakby nie patrzeć, legendarnym artystą? Tak. Dzień niestety śmierci Elvisa Presleya. Miałam wtedy 13 lat, było lato, a ja miałam anginę. Leżałam w łóżku i słuchałam takiego małego tranzystorowego radyjka, w którym no, praktycznie w polskim radiu co godzinę przypominali o tym, że zmarł Elvis Presley. I do tej pory to pamiętam. I anginę, i tą śmierć Elvisa Presleya. W czwartkowe południe gabinet prezydenta Roberta Biedronia zamienił się w Centrum Informacyjne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym do spółki z szefową sztabu WOŚP w Słupsku, Anną Maćkowiak, przedstawił szczegółowy plan 23. finału. To ważny i szczytny cel. Państwo wiecie, że każdego roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbieramy fundusze, pieniądze na ratowanie życia dzieci, na wspieranie badań, działań prozdrowotnych dla dzieci. Od niedawna także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera osoby starsze. To takie łączenie pokoleń, bardzo fajna idea. Ja sam organizowałem pierwsze orkiestry świątecznej pomocy w Ustrzykach Dolnych, kiedy chodziłem jeszcze do średniej szkoły, pierwszą edycję, drugą edycję, więc mam olbrzymi sentyment też do tego typu wydarzeń, dlatego też z chęcią zaangażuję się w tym roku jako wolontariusz, tak jak każdego roku. To jest puszka, do której będziemy zbierali fundusze. Nie mam jeszcze identyfikatora, ale pani dyrektor już mi pokazywała ten identyfikator kilka dni temu, podpisywałem go, więc ja osobiście będę kwestował na ulicach Słupska, żebyśmy jak największą kwotę zebrali. W ubiegłym roku udało się nam zebrać, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, mieszkańców i mieszkanek naszego miasta, 121 541 zł i 49 groszy. Kwestować młodzież będzie w Towarzystwie Słuchaczy Szkoły Policji, ale nowość również w tym roku pojawią się przewodnicy z psami z Ośrodka Szkoleniowego Psów K2. Będą to pieski łagodne, więc dzieci, które będą chciały pogłaskać, jak najbardziej będą mogły to zrobić. Myślę, że taka dodatkowa atrakcja też będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem słupszczan. Oprócz kwestii ulicznej będzie kwestia w centrach handlowych, ponieważ właśnie tam większość słupszczan spędza fantastycznie niedzielę. A ponieważ niestety pogoda nie będzie nam sprzyjać, no to też właśnie spodziewamy się, że właśnie tam będziemy mogli podejść do słupszczan i tam od nich uzyskać środki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To tyle, jeśli chodzi o kwestię 270 wolontariuszy plus ponad 100 słuchaczy Szkoły Policji. Oczywiście bardzo wspiera nas Bank PKSA, który liczy pieniądze i tam właśnie muszą być te wszystkie skarbonki po kwestii dostarczone. Natomiast bardzo wcześnie zaczynamy już w hali Gryfia. O godzinie 10 rozpoczyna się akcja Ogródek Zdrowia. Od 10 do 12 będzie można zmierzyć poziom cukru, trójglicerydów, natomiast do godziny 16 będzie pomiar ciśnienia, przede wszystkim działania prozdrowotne, profilaktyczne. To wszystko w tym ogródku, a oprócz tego o godzinie 13 myślę, że już taka większa atrakcja, bo zaczyna się impreza finałowa do godziny 20, do godziny 21. Na początku tradycyjnie Stowarzyszenie Reduta rozpocznie, tak jak już od chyba od pierwszej edycji w Słupsku rozpoczyna finał Wielkiej Orkiestry, a potem już zobaczymy w blokach tanecznych, muzycznych wszystkich młodych artystów ze słupskich placówek, ze słupskich stowarzyszeń, no i zespoły. Zobaczymy Black Balloon, zobaczymy Resekcję, znaczy przede wszystkim usłyszymy, bo to naprawdę bardzo, bardzo głośne zespoły. Myślę, że te koncerty będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Posłuchamy również bendów Mariana Szarmacha, Macieja Dzierżawskiego, to dla takiego średniego pokolenia naprawdę fantastyczni muzycy, przygotowują wiele niespodzianek. Gwiazdą wieczoru zespół The Fructays, Światełko do nieba, godzina 20 i po raz pierwszy w hali Gryfia fantastyczny pokaz laserowy. I oprócz tego jeszcze będą imprezy towarzyszące. O godzinie 10, 12 już turniej tenisa stołowego Obursztynowe Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to w ośrodku sportowo-rekreacyjnym. O godzinie 14 trzeci już bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to przy hali Gryfia. Pokaz tresury psów właśnie przez ten ośrodek, o którym wcześniej wspominałam, około godziny 14:30 przed halą Gryfio, ale również zobaczymy sprzęt wojskowy. I to też taka nowość, ponieważ osoby, które będą zainteresowane, będą mogły nawet w tym dniu się dowiedzieć, w jaki sposób mogą wstąpić do armii. Swoje 3 grosze do akcji Jurka Owsiaka dorzuciła również gmina Słupsk. Jak co roku główne atrakcje finału odbędą się w Parku Wodnym w Redzikowie. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na turniej bowlingowy o Złote Serduszko. Zapisywać mogą się wszyscy, którzy skompletują 4-osobową drużynę. Wpisowe 40 zł w całości przekazane zostanie na WOŚP. Oto pełen harmonogram niedzielnych atrakcji. Od godziny 13 do 18 organizatorzy zapraszają wszystkich odważnych do nurkowania w akwalungu. Pomiędzy 14 a 16 odbędzie się konkurs plastyczny w barze Przygoda. Wielopokoleniowe rysowanie pod tytułem Od juniora do seniora poprowadzone przez pracowników GOK-u oraz warsztaty plastyczne pod czujnym okiem Beaty Juryś. Od 14:30 do 18:00 miłośnicy muzyki elektronicznej mogą poszaleć przy twórczości Anny Rapy. Od 15:00 przewidziano Aqua Aerobics, Childers Maxi Energa, a o 15:40 pokaz ratownictwa wodnego. Wspomniany już turniej o Złote Serduszko WOŚP zaplanowano w godzinach od 16:00 do 18:00. O 16:20 wystąpią tancerze breakdance, a 10 minut później swój show rozpocznie zespół One Moment z Ustki. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwieńczony zostanie pokazem tańca z pochodniami grupy Żwawe Trio oraz obowiązkowym Światełkiem do nieba. Czy jeszcze żyje w świadomości ludzi? No domyślam się, że ludzi takich trochę starszych, tak? Na pewno tak, a młodych? No tak, no młodsze pokolenie już z Elvisem ma trochę większe kłopoty. Nie wszyscy w ogóle nie kojarzą tego faceta. Raczej jeśli chodzi o taką muzykę rozrywkową i taneczną, no to teraz rządzi Michael Jackson, tak? W młodszym pokoleniu. A Elvis Presley to raczej taka sprawa sentymentalna. Starsze pokolenie czasami wraca, czasami wypożycza, czasami go słucha, ale tak naprawdę mi się wydaje, że problem polega na tym, że Elvis Presley bardzo był mocno wbudowany w kulturę amerykańską, tak? I tak na dobrą sprawę, poza tym boomem rock'n'rollowym w latach 50., 60., to on jakoś nie zawładnął wyobraźnią Europejczyków. Jednak zwyciężyli z nim takie zespoły jak Led Zeppelin, Pink Floyd, tak, Black Sabbath i on został jakoś troszeczkę wyrzucony z tej świadomości muzycznej człowieka, takiego naszego pokolenia. Teraz tak, jeszcze temat Michaela Jacksona poruszonego, tak? Michael Jackson, jak wiemy, był zięciem, choć już zdecydowanie już po śmierci, tak, Elvisa Presleya i też przez wielu jest uważany za króla popu, tak jak swego czasu Elvis Presley był uważany tak za króla rock'n'rolla. I czy teraz uważa pan, czy za na przykład kolejne 30-40 lat, jak to będzie wyglądać? Czy Jackson jeszcze będzie istniał, czy będzie też powoli tak zapominany, jak w tej chwili Elvis Presley, już te 40, tak, prawie 40 lat po swojej śmierci? No myślę, ani Elvis Presley, ani Jackson nie są moimi faworytami, ale bardzo szanuję ich twórczość. Jestem przekonany, że Jackson jednak przetrwa, bo on ma troszeczkę bogatszą tą muzykę. Ta jego propozycja, poza tym, że muzycznie jest bogatsza, to też odzew jest taki globalny, tak? On bardzo był zaangażowany w rzeczy głodu na świecie, tak? W obronę praw dzieci i człowieka. I myślę, że on będzie istniał w świadomości ludzi. O wiele bardziej jest to prawdopodobne niż Elvis. W czwartek Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zainaugurowała dwie wystawy. Pierwsza, ulokowana w Baszcie Czarownic, to multimedialna instalacja tureckiego performera Emraha Geogdemira. Jej tytuł potrafi wprawić w niemałą konsternację. Są rekiny, które piszą miłosne listy do cieni samolotów spadających do morza. Jeden z nich to ja. Artysta urodził się w 1984 roku. Jest malarzem, twórcą wideo, projektantem graficznym i performerem. Jest członkiem artystycznego kolektywu A77 założonego w Antaki w 2005 roku, tworzącego na wsi i należącego do Trzeciego Świata. Geogdemir w 2010 roku pracował jako kierownik produkcji na II Międzynarodowym Antakya Biennale. Jest jednym z założycieli Agisat, Stowarzyszenie Sztuki Współczesnej Antakya, które zostało założone w 2011 roku przez młodych współczesnych artystów mieszkających w Antakii. Prezentował swoje prace zarówno w kraju, na pokazach sztuki w Stambule i innych miastach tureckich, jak i za granicą, m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. W 2012 organizował festiwal Bedesten, gdzie był koordynatorem projektu w Zespole Menedżerów Kultury w ramach programu wymiany pomiędzy Turcją a Unią Europejską. Odtąd ma bliskie związki z Polską, gdzie spędza połowę swojego życia. Jest członkiem artystycznej grupy Czekmerze razem z Pawłem Korbusem i Marią Wrońską. Od 2 lat współpracuje na obszarze etnologii z doktorem Jaelem Nawaru-Yashin z Uniwersytetu Cambridge i prowadzi badania antropologiczne w mieście Antakya. Interesuje się problematyką społecznej tożsamości, prywatnych i indywidualnych biografii, socjologią życia codziennego, równouprawnieniem płci i recepcją tych tematów w ramach etyki społecznej. Próbuje wyodrębnić te kody, które są konstytuowane przez społeczeństwo oraz jak wpływają one na poszczególne jednostki w grupie. W konsekwencji jego twórczość artystyczna kształtuje się wokół koncepcji ja, rozumianej jako skorupy pokrywającej ideał ludzkiej osobowości w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. Idąc za tym rozumieniem, całe jego życie jest procesem, który zapisuje i ocala dzięki sztuce. I w nim szuka rozwiązań dla swojego życia. Jest to jego indywidualna terapia. Dlatego sztuka stwarza mechanizmy obronne i daje mu prawo do robienia tego, co robi. Zmęczeni? My też. Nie ma co ukrywać, że sztuka współczesna potrafi być bardzo trudna w odbiorze i jej zrozumienie potrafi być sporym wyzwaniem. Niemniej warto odwiedzić Basztę Czarownic i sprawdzić swoją wrażliwość na ten rodzaj sztuki. Miłośnicy bardziej klasycznej ze sztuk, czyli malarstwa, swoje kroki powinni skierować do galerii kameralnej przy ulicy Partyzantów, gdzie otwarto wystawę prac krakowskiego malarza Rafała Borcza zatytułowaną Still Life. Rafał Borcz jest absolwentem Wydziału Malarstwa na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1999 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa profesora Leszka Misiaka. Obecnie jest adiunktem na macierzystej uczelni. Artysta ma na koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, a także uczestniczył w kilkudziesięciu zbiorowych. W 2001 roku został laureatem Grand Prix 35. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Bielska Jesień. Jeżeli miałbym parę słów od siebie dodać, to może bym wrócił do wcześniejszej wystawy, na której byli Emraha. Tam bardzo ujęła mnie w ogóle całość tych realizacji, jego twórczości, ale też jego postawa wobec świata i wobec natury. I było takie wideo, rejestracja performance'u w lesie, gdzie Emrah starał się być w takim naturalnym odruchu altruistycznym, empatycznym, chciał w taki sposób leczyć skrzywdzoną naturę, skrzywdzący świat. I tam stawał na pniu ściętego drzewa, czy też zwisał na ułamanym pniu sosny jak jakiś dziki kot, czy też próbował podtrzymywać głaz, który gdzieś tam się osuwał. Także ujmujące były te jego zaklejenia tych śladów po kulach, prawda? To jest taka rola artysty, o którym często też myślę, takiego, który może być artystą, takim lekarzem, właśnie lekarzem świata, czy też lekarzem natury, czy lekarzem duszy, prawda? Ja taki nie jestem, chociaż bardzo wiele z Emrahem myślę, że mnie łączy w sposobie widzenia świata, Tylko że u mnie działa to na odwrót. U mnie to jest tak, że natura leczy mnie. Obie wystawy potrwają do 20 lutego, a wstęp na niej jest wolny.